Witam tym razem już na Królewskiej TV. Co my dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy taką zajawkę do tego wstępu dość starego, sprzed 2,5 roku. Ale co ciekawe, ten wstęp generalnie pokazywał jakby tematy ogólne, które będą w niebocentryzmie. Niestety minęło od tego czasu 2,5 roku. No i pewne te tematy się jakby uzupełniają, te tematy się w jakiś sposób wypełniają, pojawiają się nowe i tak dalej. No i ten wstęp, bo już tak zapowiadałem te wszystkie takie doklejki, to będzie właśnie mówił o takich dwóch kwestiach. Pierwsza kwestia to fakt, że w tym momencie, kiedy się zaczynały filmy o niebocentryzmie, to jednocześnie powstały polskojęzyczne filmy o tak zwanej płaskiej ziemi. No i oczywiście temat niebocentryzmu też wymiata płaską ziemię, bo to jest kwestia, no właśnie dlaczego wymiata i płaską ziemię, i układ słoneczny. Otóż jest taka sytuacja, dlaczego, po co, na co. I to dlaczego polega na tym, gdzie społeczeństwo przyzwyczajono ścianą autorytetów sprzedawać wyjaśnienie, które dana ściana autorytetów, naukowców, ona przedstawia to wyjaśnienie jako dowód. Albo ponieważ robią to naukowcy, no to oni mają rację, z racji tego, że oni podają właściwe wyjaśnienie, ponieważ oni się na tym znają, oni są tą ścianą autorytetów. Ale niestety ta ściana autorytetów nie była taka szczelna, bo spowodowało to w XIX wieku ideologię płaskiej ziemi. No, ona była dość intensywna i ona właśnie opierała się przede wszystkim na doświadczeniach optycznych. Ja oczywiście w dalszych filmach, tych różnych tam zajawkach, będę akurat mówił o tych doświadczeniach optycznych, ale generalnie optyką chcieli udowodnić, że żyjemy na płaskiej ziemi. O, w ten sposób. Nawet sobie zrobili mapę i tak dalej. Już co do tej mapy, to już niektórzy wiedzą, że powiedzmy ta mapa to jest rzut azymutalny kuli, ale to już powiedzmy pomijam, bo to jest specjalny film na ten temat. Natomiast co jeszcze chcę powiedzieć, że ponieważ zrobiono coś takiego, że wyjaśnienie sprzedaje się jako dowód, robi to ściana autorytetów, ale gdzie jest dowód, że to wyjaśnienie jest właściwe? No, z tym to już są problemy i dlatego między innymi powstała tak zwana płaska ziemia, bo oni też operują wyjaśnieniami. To jest mniej więcej tak wygląda. Jeżeli spotkasz tego, który uważa, że żyjemy w układzie słonecznym, albo tego, który żyje na płaskiej ziemi, tak twierdzą, to oni się wzajemnie ping-pongują takimi tematami wyjaśnieniowymi. Natomiast kiedy się ich spytasz, jakie są dowody geodezyjne, czy ma jakiś eksperyment geodezyjny, który potwierdza to czy owo, to tego nie mają. To się zaczyna bicie pijany, wręcz wroga reakcja i tak dalej. Albo w ogóle nawet brak zrozumienia. Powiem tutaj ciekawostkę. Zrobiono koresjanie, czyli tutaj mówię o tej grupie religijnej, która zrobiła właśnie to doświadczenie z 1897 i rok wcześniej, w 1896, oni też zrobili, twierdząc, że żyjemy w kuli, zrobili doświadczenie optyczne w Stanach Zjednoczonych. No i na mocy tego doświadczenia przedstawili to doświadczenie, że to jest tak i to świadczy o wklęsłości Ziemi. No to środowisko naukowe zbyło ich, powiedziało, to jest refrakcja atmosferyczna, o, dokładnie. To jest refrakcja atmosferyczna. I tak samo zbyli płaską Ziemi. No to Cyrus Ted i Ulysses Grant Morrow rok później wycięli numer tym wszystkim naukowcom, którzy chcieli ich zbyć tak zwaną refrakcją atmosferyczną. Notabene lipną, ale to już jest oddzielny temat. Ja optykę to już po prostu potraktuję i traktuję już po prostu oddzielnie. Oni wycięli taki numer, że zrobili deskę, no
powiedzmy, wyrównywacz, takie elementy, prawie po 4 metry z drewna. Zrobili pewien eksperyment właśnie geodezyjny, że taką równą, 6 razy poziomowaną deskę, jak można to nazwać, zrobili na plaży koło Neapolu nad Zatoką Meksykańską. Oczywiście uwzględnili szereg czynników, które by mogły wpływać na to. No i po prostu im wycięli taki numer, że im udowodnili, że oni żyją, że żyjemy w środku kuli. Te doświadczenie w sumie to jest jakby wstęp tutaj, ta zajawka wstęp. Natomiast to, o czym mówię, to powiedzmy ja bliżej jeszcze będę mówił we wstępie, co takie doświadczenie, wstępie do następnego filmu, co to doświadczenie jeszcze wykazało. Dlaczego to doświadczenie zamieciono pod dywan i tak dalej. Natomiast tutaj ten film to jest dość stary i on po prostu przedstawił takie właśnie dowody, czyli dowody. No właśnie te zjawiska, które interpretuje się jako życie na zewnątrz Ziemi. Ale czy tak jest? Właśnie, zjawisko można interpretować, ale dowód zawsze jest jednoznaczny. I cała bitwa świata nauki polega na tym, i w sumie propagandy światowej, polega na tym, żeby wyjaśnienie sprzedać jako dowód. I tak jest społeczeństwo ustawione. Tak jest ustawione i tu po prostu się nic nie zrobi. Ludzie myślą, a to wyjaśni to, wyjaśni to, wyjaśni to. I teraz myśli, każdy myśli, że jak mnie ktoś będzie pytał, to ja sobie nie poradzę z tym i tak dalej. Dezinformatorzy mają tą samą zasadę. A pytają o to, a po drodze wsadzą stwierdzenie, które zawiera kłamstwo. O, na przykład. A więc takie są metody tutaj dezinformacji, ale zawsze powstaje pytanie, dlaczego niebocentryzm jest tematem kluczowym w różnych kwestiach. Ja już to mówiłem w poprzednim filmie na niebocentryzmie. Dlaczego on jest właśnie kluczowy? To nie jest taki temat, o, to jeszcze mam taką jedną myśl, to nie jest taki temat, który sobie po prostu sztuka dla sztuki. A może żyjemy tak, a może żyjemy tak, a może żyjemy tak. To jest coś ciekawe. To taki jedna osoba mi powiedziała. No wie pan co? Jak pan myśli? Ma to jest wpływ na to, czy my żyjemy tu, czy tu, czy tu? A wiecie, jak mu odpowiedziałem? A dlaczego? Jeżeli są dowody na niebocentryzm, dlaczego się przedstawia to zupełnie inaczej. Jeżeli jest to nam obojętne, a więc mógłby być przez niebocentryzm. Niebocentryzm mógłby być sam w sobie. Od samego początku nie było problemu, ale zadaje się pytanie, dlaczego to przekręcono? No bo ta osoba twierdziła, że możemy na Księżycu żyć. No i w porządku, możemy na Księżycu. Tylko pytanie, dlaczego nie żyjemy na Księżycu? Mało tego, żyjemy w kuli, a nam się wmawia, że żyjemy na kuli albo na płaskiej ziemi. O, to jest najciekawsze pytanie. Dlaczego to przekłamanie jest tak istotne? I to jest właśnie cały sens niebocentryzmu. Dlaczego to przekłamanie ma miejsce? Druga sprawa, dlaczego tak strasznie wojuje się z niebocentryzmem? Znaczy w sumie, czy strasznie się wojuje, to nie. Ale po prostu widać tą agresję. To widać po komentarzach, po stwierdzeniach, po epitetach, wyzwiskach i tak dalej. A więc temat niebocentryzmu tak wyglądał przez 3 lata. No w sumie 3 lata jest, jak go prowadzę, od połowy kwietnia 2013 roku. A więc mija tutaj 3 lata, zaraz będzie w kwietniu 3 lata, a więc po prostu w ten sposób możemy tutaj już prześledzić całość. I teraz w sumie ten wstęp, w sumie ten taki, te wolne myśli są do tego wstępu, który powiedzmy, do tego filmu, co zobaczymy, ale do każdego właśnie filmu, też na tej królewskiej, będą właśnie takie właśnie doklejki i oczywiście też nie tyle w plenerze, bo dzisiaj mamy bardzo ładnie, ale to też będzie, no, jest potrzebna grafika do tego, żeby to jakoś przekazać, ponieważ nie wszystko się da powiedzieć, a bez grafiki też nie można tego w jakiś sposób wyjaśnić. Z drugiej strony jeszcze tutaj też upoważniam panią Beatę Andreas do tego, że udziela mi właśnie tych wszystkich praw możliwych,
żeby te filmy umieszczać na jej kanale. Także to byłoby tyle takich, z takich właśnie wniosków trzyletnich. No i co? Kto jeszcze nie oglądał wstępu, zapraszam. Na dalsze filmy, następny film po tym wstępie to będzie geodezja, bo mniej więcej tak samo będzie. I też zrobię taki odpowiednią wstawkę. I tutaj już chyba nie w plenerze, bo to już trzeba niektóre rzeczy pokazać. Zresztą zastanowię się, czy to będzie w plenerze, czy też to będzie zrobione po prostu przy komputerze, żeby widać było ekran, nie? Ale to by było tyle. Mamy ładny dzień i oczywiście widoki są wspaniałe, ale to byłoby na tyle. To jeszcze tylko powiem, że jestem niedaleko takiego miejsca, gdzie robiłem jeden film na temat badania promienia świetlnego. No i o, właśnie, widzicie, to już miałem kończyć, a to nie tak od razu. Słuchajcie, właśnie koło tego zrobiłem ten film o badaniu promienia świetlnego. Co ciekawe, jestem pod wrażeniem, że ci wszyscy dezinformatorzy niebocentryzmu, to oni są wręcz rewelacyjni i w sumie bardzo duży wysiłek się wkłada w to, aby żerować na niewiedzy ludzkiej, bo akurat sprawa tego filmu, czy aparatu fotograficznego, sprzętu fotograficznego polega na tym, że wystarczy przeczytać instrukcję i już wszystko jest jasne. Ale nie uprzedzam faktów, to wszystko będzie w kolejnych filmach, także już teraz, tym razem kończę. Dziękuję. Witam Państwa. Dzisiaj mamy ciąg dalszy tych wszystkich trzech części, o których żeśmy wcześniej zapowiadali. Ostatnio żeśmy się zastanawiali i dawaliśmy różne dowody, czy żyjemy na zewnątrz, czy wewnątrz Ziemi. Natomiast tak zgodnie z tym, co zapowiedzieliśmy, chcielibyśmy właśnie przedstawić pogląd, który jest właśnie dotyczy tego, że żyjemy w środku Ziemi. Ten pogląd nazywa się niebocentryzmem, o tutaj mamy, i żyjemy w środku Ziemi. Ten film jest wstępem do całości materiału dowodowego i my po prostu powoli będziemy analizować wszystkie te dowody. Natomiast chciałbym tutaj we wstępie powiedzieć parę rzeczy, które po prostu jakby zapowiedzą szereg tematów, które po prostu omówimy. I na początek zwróćmy uwagę na to, na czym się wszystko opiera. Zobaczmy, tu jest ten właśnie pogląd. Tu mamy taką właśnie miniaturę. To jest z rosyjskojęzycznego internetu. Na czym to polega? My żyjemy w środku Ziemi. Tutaj mamy kontynenty. Tu mamy dzień, tu mamy noc. Słońce jest po prostu, krąży dookoła jądra Ziemi. Natomiast na tej sferze zewnętrznej, firmamencie, są wyświetlone gwiazdy. W tym jądrze właśnie są są wszystkie planety i gwiazdy. Natomiast, co jest tutaj ciekawe, dlaczego to funkcjonuje, ponieważ promień odgina się eliptycznie w górę. Po prostu on nie idzie po prostu tylko po elipsie. I to funkcjonuje. My wcześniej mówiliśmy o dwóch systemach, które funkcjonują, czyli system zewnętrzny, o tutaj, i system wewnętrzny. My żyjemy w systemie wewnętrznym. I to wszystko bardzo dobrze funkcjonuje. Natomiast co do zewnątrz, no to po prostu mieliśmy wcześniejsze sprawozdania. Natomiast w tych trzech częściach my teraz się zajmiemy właśnie tymi szczegółami, które po prostu będą dotyczyć właśnie tego życia w środku. Dlaczego w środku, a nie na zewnątrz? No i teraz tutaj pojedziemy. Na czym się wszystko polega? Wszystko polega na tym, że jesteśmy w tym wychowani. Mamy po prostu taki system, gdzie jesteśmy wychowani. Zobaczmy, jesteśmy wychowani na globusach, to jest klasa, na Koperniku i tak dalej. To wszystko po prostu zwraca nam uwagę, że my rzeczywiście żyjemy na zewnątrz. Ale czy to jest prawda? No, czy to jest, czy mieliśmy na to dowody,
Rzeczywiście, takie naprawdę dowody, czy ktoś zmierzył Ziemię, może ktoś nie zmierzył Ziemi. Czy w ogóle to, że powiedzmy ktoś nas tam wychował, to jeszcze nic nie znaczy. Po prostu od małego jesteśmy wychowani i na tym koniec. Ale przyjrzyjmy się tutaj też innym argumentom. Może to jest podstawowy argument. Tu mamy właśnie, że jesteśmy wychowani na globusach i widzimy, jak to wszystko funkcjonuje. Wszyscy bardzo dobrze to zdają. Ale też jest taki jeszcze jeden czynnik, jak presja naukowców. Presja naukowców jest tak duża, że po prostu no, każdy mówi, no jeżeli to są tak mądrzy ludzie, a więc to oni muszą mówić prawdę, oni nas właściwie prowadzą i jest wszystko dobrze. I system hula w najlepsze. Czyli mamy wychowanie jako czynnik, drugi presja naukowców, presja autorytetów. No i mamy oczywiście takie wizualne rozwiązania, bardzo sprytne, no które działają na zasadzie, no przecież widać. No popatrzmy, widać, tutaj powiększymy. O, no przecież widać kulistość, no co nie widzisz? No widzisz, dwóch zdań nie ma. My do tego zdjęcia jeszcze wrócimy, do tego zdjęcia jeszcze wrócimy później, ale no jest to jakiś tam argument wizualny. Mamy następny argument o tego typu. Ja to już nawet powiększyłem. O, widzimy? No przecież widać. No z daleka, z kosmosu Ziemia taką kulą jest, my żyjemy na zewnątrz. No nie ma dyskusji. Kto to w ogóle widział? Co to za w ogóle pogląd jest? No przecież widać. No to jest żelazny argument. Prawie żelazny. Bo zaraz okazuje się, czy on naprawdę jest żelaza. I teraz tak. No ale mamy jeszcze piękny argument. Jesteśmy nad morzem. Tak, ja to powiększę. O. No przecież ten statek, jak będzie gdzieś tam dalej płynął, to on będzie znikał za horyzontem. No to już każdy to zna. Był nad morzem, to każdy wie, o co chodzi. No przecież to też jest dowód. No właśnie, czy on jest dowód, to też się dowiemy. Na jakiej zasadzie on jest dowodem, czy on w ogóle jest dowodem. Ale tak nam się wydaje, nikt się nad tym nie zastanawia. Mamy to samo tutaj. Tu mamy to samo, o właśnie. Tak samo ten statek. No jak będzie płynął gdzieś dalej tego, no to on będzie powoli znikł za horyzontem. No dobra. I teraz tak, co tutaj jest właśnie w tym wszystkim ciekawe? Jaka w ogóle jest historia tego poglądu? Czy on był zawsze? Czy on dopiero się jest świeży? Jaką on miał historię? Może on się jakoś przebijał przez historię? No też się zastanowimy. Zastanowimy się też nad Biblią, bo Biblia właśnie wbrew pozorom opowiada o wnętrzu Ziemi. Mało tego, niektóre księgi wręcz, można powiedzieć, nazywają się księgami astronomicznymi. To jest, chodzi o księgę Henocha. Ale my sobie nie tylko z księgą Henocha damy radę, ale również z naszą Biblią, którą mamy. Ale to będziemy mówić w oddzielnym dziale stricto biblijnym. Co tu jeszcze mamy? Aha, no to teraz mamy jeszcze tutaj. A, jeszcze nie to. To może przesuniemy dalej. Tak, i mamy tutaj trochę tak dla zapowiedzi, trochę historii. O właśnie, skąd się to wszystko wzięło? To teraz sobie powiększymy. Tak, historia też nam coś tutaj mówi. Zobaczmy, co my tutaj mamy. To jest kalendarz Majów. Mamy tak, jedno wejście tutaj zaznaczone na biegunie, drugie wejście. I co tu jest w środku? W środku to jest ich Bóg Majów. Ale gdybyśmy wrócili tutaj do poprzednich tych informacji, w środku też znajduje się po prostu jądro wszechświata i tam mieszka Bóg. Ale to już po prostu będziemy szczegółowo omawiać te wszystkie ilustracje. Co my tutaj jeszcze mamy? I teraz tak, no i teraz pytanie zasadnicze. Pytanie zasadnicze. Mamy coś takiego. Czy ktoś zmierzył Ziemię? Zmierzono. Dokładnie poziom morza zmierzono. Czy on jest wklęsły, czy wypukły? Zrobiono to 116 lat temu. Też będziemy to bardzo detalicznie omawiać.
I nawet to zdjęcie, kim jest ta osoba, kim są te osoby, co to są za urządzenie. Tu mamy akurat to w muzeum, jeszcze resztki tego urządzenia. No i tu mamy plakat reklamowy z tamtych czasów o efekcie, który właśnie został, o tym doświadczeniu, które zostało wykonane. To mamy, zamykamy. No i teraz mamy coś takiego ciekawego, taka ciekawostka. Co to jest właśnie? O, też omówimy to zdjęcie, co to jest właśnie ta pomarańczowa warstwa. Akurat widać tutaj na tym zdjęciu, akurat krzywizny nie ma, ale mamy taką pomarańczową warstwę. To też będziemy sobie mówić, dlaczego właśnie ona jest pomarańczowa, nie inna, dlaczego to jest gradacja kolorów. Też będziemy mówić. No i oczywiście mamy tutaj na koniec tego wstępu, mamy właśnie ten model Ziemi, już taki powiedzmy bardzo przybliżony. O, ja go tutaj powiększę. Tak, tu mamy dwa otwory na biegunach, mamy jądro Ziemi, stąd w jądrze Ziemi jest źródło energii, które jest przekazywane do Słońca. Słońce eliptycznie, raczej Słońce obiega jądro Ziemi, a my żyjemy tu w środku, o tu tutaj, o, w tej, na znaczy wewnątrz tej skorupy ziemskiej. Ta grubość tutaj ma 2044 km, to widzieliśmy z poprzednich części. I tak samo Księżyc tutaj funkcjonuje, też po prostu wędruje po spirali. I Słońce tak samo. Z jądra jest przekazywane na odległość energia do Słońca. Słońce nie jest źródłem energii. To tak chciałem powiedzieć. Tutaj mamy, co jeszcze po prostu w tym poglądzie możemy powiedzieć, że po prostu, tak jak wcześniej to pokazywałem, tego wahadłowca, co to jest ta pomarańczowa linia, to jest linia Karmana. To jest 100 km nad Ziemią mniej więcej i to jest po prostu granica atmosfery i jednocześnie nieba, bo zewnętrzna strona nieba, czyli tak zwany firmament biblijny, to jest właśnie, oficjalnie nazywa się linia Karmana, ale my o tym wszystkim będziemy mówić w następnych odcinkach i zobaczymy wszystkie możliwe aspekty i dowody na to, że żyjemy w środku Ziemi. To tyle miałbym do zaprezentowania i zapraszam na następne odcinki. Dziękuję bardzo.